Was na moim kanale dość późno, bo w sobotę o 21, ale po prostu bardzo, bardzo chciałam nagrać dla Was ten odcinek. Mam tu pytanka z Q&A. Większość jest od Klara i Debbie. No i będziemy zaczynać. Przepisałam je sobie na kartkę. I pierwsze pytanko to ulubione jedzenie. Pizza. Bardzo lubię pizzę, szczególnie z salami. No. Ulubiony koń z twojej stajni. No to chyba Debbie albo ten Jafar. No i ja coś tam, taki srokaty, co na nim pola jeździło ostatnio chyba. Ile masz lat? 11. W lutym skończyłam 11 lat. Wzrost lileczki. Kurczę, nie wiem, musiałabym się zapytać, ale ona jak stoi, to jest mi gdzieś mniej więcej dotąd plecami, więc no nie wiem, ja mam 146, no to ona będzie miała takie ze 140, nie wiem, dokładnie musiałabym zapytać. Byłaś w stajni w Kuraszkowie? Nie, ale bardzo bym chciała pojechać, jak będę kiedyś przejeżdżać koło Warszawy, no to no chciałabym. Może jak będą gdzieś zawody blisko Hobby Horse'ów, no to kiedyś, może, nie wiem. Na razie jeszcze o tym nie myślę. Gdzie jeździsz na wakacje? Do Włoch. Chyba przyczepą. No, do Włoch przyczepą. Czy zrobisz vloga ze stajni? Tak, zrobię. Albo w tą środę, albo w środę przyszłą, bo nie wiem, jak będę stać z czasem, bo ja mam konie dość szybko po szkole. Nie wiem, czy dam radę coś nagrać. Nazwa stajni, do której chodzę, to Pro Horse Reading Center. Napiszę Wam, jak to się pisze, w opisie. Na dole, w Gostyni, w Wyrach. Na Śląsku. W Wyrach na Śląsku. Czy galopuję? Nie, nie galopuję. Będę zaczynać galop na ląży. Jak zaczęła się twoja przygoda z lileczką? O, bardzo ciekawe pytanie, bo moja przygoda zaczęła się tak, że to będzie dość długie, więc zostawię sobie na koniec, żeby się wtedy wysłowić. Ile jeździsz? Jeżdżę takie pół roku, dwie trzecie roku. Zaczęłam w październiku chyba, albo gdzieś pod koniec września. No, trochę później od Anety, bo Aneta już zaczyna skakać i po prostu ja myślałam, że będę miała dużo nauki, a jednak się okazało, że mam nauki tyle, żeby mi jeszcze na konie starczyło. I po prostu zaczęłam później, zdecydowałam się później. Czy spadłaś kiedyś z konia? Nie, ale było blisko. Bo raz jak, to było chyba 2 miesiące temu, jeszcze jeździłam na ląży. No to był trening skokowy w hali obok i właśnie tam jeden koń się potknął o przeszkodę i mi ruszyła kłusem i mi wypadły nogi ze strzemion i prawie spadłam. Ulubiony hobby horse, to jeszcze wam nie powiem, bo nie wiem, czy ten filmik się przesłał, ale no, zobaczycie w filmiku. Ile znam lileczkę? Zaczęłam w październiku, czyli jest maj. Piąty. Koło 8 miesięcy. No i to pytanie, jak zaczęła się twoja przygoda z lileczką? To stajnia, do której chodziła Aneta, w której zaczęła jeździć.
zamknęła się i musiała się przeprowadzić do Oświęcimia. No i musieliśmy szukać innej stajni i wtedy natrafiliśmy na Prohorses. Myślę, że lepiej nie mogliśmy trafić, bo to jest naprawdę super stajnia. No i wtedy Aneta miała lekcję próbną i miała wybrać nieusłuchanego konia, ale trochę wysokiego, takiego kuca, dużego kuca albo małego konia, takiego mniej więcej wzrostu konia, ale który się nie słuchał, na bata w ogóle nie i był taki najgorszy, nikt go nie chciał. Albo był Bika, z którym się pogodziła i na którym jeździ od czasu do czasu. No i wybrała tego drugiego konia, tego, który się nie słuchał. No i pani ją przypisała do grupy i ja też przyszłam i w trakcie, jak ona miała godzinę zajęć, to ja chodziłam po stajni, patrzyłam, jakie tu konie i wtedy zobaczyłam, że o, boks z kucykiem. No i patrzę, bo my mamy takie bramki w niektórych boksach, szczególnie dla tych kucyków, że są drzwi, ale one mają takie pręty na całych drzwiach, że nie ma w ogóle... jest taka krata, którą się po prostu otwiera, ale to nie jest żadne więzienie dla koni czy coś w tym stylu. To jest po prostu takie drzwi są kraciane, żeby widać było, co koń robi i żeby po prostu się łatwiej otwierało. No i patrzę tam kuc. No mówię, okej. I wtedy jeszcze nie poznałam Lileczki tak mocno i po prostu nie zakochałam się w niej tak. I ja mówię, mama, mogę tu też jeździć? No i mnie mama zapisała na jazdę. I wtedy na pierwszej mojej jeździe właśnie jeździłam na Lileczce, pani mi dała Lileczkę i tam mi kazała ją wyczyścić, przynieść sprzęt i mi pomagała jedna taka dziewczyna, bo ona tam wiedziała, który sprzęt do jakiego konia. To była taka chyba stajenna czy coś. No ona po prostu zostawała chyba przed treningiem swoim i pomagała innym dziewczynom, które jeździły na koniach. No i właśnie na pierwszej jeździe się w niej zakochałam. I po prostu tak się zaczęła moja znajomość z Lileczką. Aha, jeszcze mam tu drugą stronę. Dobra, czy uważasz, że masz więź z Lilką? Tak, uważam, że jakaś tam więź między nami jest. Nie wiem, że inne osoby też na niej jeżdżą i może być do mnie neutralna albo tak trochę, ale i ja ją kocham całym sercem. Najchętniej to bym na niej jeździła do końca życia, mimo tego, że jest taka malutka. Nie wiem, że kiedyś będę po prostu za duża na nią i będę musiała się przestawić na średnie konie albo duże konie. No ale plus jest taki, że ona jest słodziutka i mega szybka. A ja lubię szybkie, usłuchane konie działające na głos. To jest zaleta. Czy konie ci ufają? Szczerze, do zbicia. No nie wiem, czy mi konie tak ufają mocno. Wiem, że na pewno Lileczka mi ufa, no bo przychodzę i dla mnie jest jakoś grzeczna i jak mówię jej stop albo jej czegoś zabraniam, w sensie nie jej mówię, ale na przykład jej pokazuję, że czegoś nie może, no to się mnie słucha raczej. Nie wiem, jak to jest z innymi, ale mnie się w każdym razie słucha, a jeżeli chodzi o takie konie po prostu, które stoją, to nie wiem, bo wolę nie podchodzić do koni, których nie znam, chyba że jest obok właściciel i mi pozwoli, no to takie słodziutkie peszki. No to tak trochę mi ufaj. Jakiego psa wolisz? I teraz podzielę to pytanie na trzy kategorie. Konie, te psy twoje, czyli Hugo i... nie pamiętam, jak się ten drugi nazywał.
No, w każdym razie wolę Hugo. Jakiego psa wolisz, w sensie, że rasę, to bardzo lubią haskie. I jakiego psa wolisz, jeżeli chodzi o moje psy, Zare, Larę i Lunę? No to wolę Lunę. Jak nazywa się twój kot? Nie wiem, czy ten, który był na vlogu, gdzie skakaliśmy na hobby horsach przez przeszkody, nazywa się Milka, to jest dziewczynka i to jest rasa pół brytyjska, pół dachowiec. Ma tak fajnie, że ma umaszczenie i kształt Brytyjczyka, a usposobienie dachowca, więc najlepsze rzeczy z najlepszych rodzajów. A ten drugi cały szary, no to jest Rafiś i on to jest chłopczyk. No. I to już chyba na tyle pytań. Jeżeli jakieś by się znalazły jeszcze, to może nie będę robić całego Q&A, ale po prostu takie odpowiem w komentarzu albo zrobię shortce. Więc ja dziękuję już dzisiaj za oglądanie. Na koniec mam jeszcze taką informację. Oceniajcie, jak podobało wam się intro, które było na samym początku, bo nauczyłam się montować filmy i może takie filmy będą się pojawiać częściej. No i właśnie dlatego będzie więcej vlogów ze stajni, bo nagrałam już kiedyś vloga ze stajni, ale on był strasznie poćwiartowany, a jeszcze wtedy nie umiałam montować. No i po prostu tak mi będzie łatwiej. Bo znalazłam aplikację, w której mogę normalnie sobie montować filmy i przepraszam z góry za to, że cały ekran się tak trzęsie, ale trzymam go prowizorycznie na starcie książek i bo jeszcze nie mam statywu, co się niedługo zmieni. Dobrze, na dzisiaj to już tyle. Życzę wam miłego dnia. Jeżeli wam się podobało to Q&A, to dajcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie więcej filmów ze mną, z hobby horsami, koniami, moimi zwierzętami, Anetą, albo po prostu spodobał wam się mój kanał, to dajcie subskrypcję. Ja już się na dzisiaj z wami żegnam i papaski!